Jak się nazywa arktyczny zwierzak, który zawsze wygrywa? Pingwin! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będziemy mówić o czymś, co wpływa na wszystkie te trzy elementy, ponieważ z 7 nawykami skutecznego działania będziesz zarabiać więcej, wydawać mądrzej i lepiej żyć niewątpliwie. W związku z czym dziś będziemy mówić o czymś, co każdemu z Was czy z nas się przyda, ponieważ są to klucze, które zostały odkryte już sporo lat temu, ale są niezmienne, są aktualne i są ponadczasowe, więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Także dzisiaj nie tylko osoby, które interesują się stricte biznesem, finansami, są zaproszone do oglądania tego odcinka, ale wszyscy, którzy chcą po prostu mieć lepsze życie. Kiedy około 20 lat temu, już nie pamiętam dokładnie, napatoczyłem się po raz pierwszy w życiu na książkę Stephena Covey'a 7 nawyków skutecznego działania, zobaczyłem, jak proste zasady mogą dużo zmienić w życiu, ale jednocześnie, co podchwytliwe, jak to zawsze w życiu jest, jak proste zasady jest nieprosto wprowadzić w życie. Tak, bo to, że zasada jest prosta, jest logiczna, jest oczywista, to jeszcze nie oznacza, że klikniemy i już się nią w życiu kierujemy. Bo to, żeby nie żyć ponad stan na przykład, to jest prosta zasada, każdy wie, każdy na świecie to potwierdzi, że to jest logiczne, tak? Warto nie żyć ponad stan. Wiesz? Wiesz. A czy tak zawsze żyłeś? Ja na przykład przez pół życia dorosłego nie żyłem w taki sposób, mimo że też wiedziałem. Mało tego, pewnie nawet w tamtym czasie powtarzałem ten truizm, a jednak dla mnie on wcale nie był true. Nie był dla mnie on prawdziwy. W związku z czym warto się na tym skupić. 7 nawyków skutecznego działania to książka, z której dzisiaj wyciągnę esencję i dodam parę swoich groszy również, ponieważ mam swoje przemyślenia, jak również ćwiczenia właśnie po to, żeby te nawyki w życie wprowadzić. Kim był Stephen Covey, który napisał tę książkę, po którą warto sięgać regularnie, ale pewnie wśród Was jest wiele osób, które już ją czytały 5 lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu i przeczytają ją ponownie za jakiś czas, ale na razie wolą kondensat w postaci odcinka gadanego, który w dodatku można puścić sobie na 1,5x na prędkości i w krótkim czasie sobie naprawdę wyciągnąć parę wniosków. Albo jest wśród Was ktoś, kto to czytał, niedawno nawet, ale jest zainteresowany jeszcze dodatkowym spojrzeniem i dodatkowymi wnioskami, którymi z Wami się dzisiaj zamierzam podzielić. No więc Stephen Covey, człowiek, który napisał tę książkę wiele już lat temu, to człowiek, który był profesorem. Był profesorem, mam tu zapisane, w School of Business na Utah State University, czyli w szkole biznesu tak naprawdę. Zajmował się ogólnie biznesem, prowadził wystąpienia w Stanach, ale również w wielu innych miejscach na świecie. Był edukatorem, człowiekiem, który uczy sukcesu i robił to skutecznie. I co ważne, on stworzył takie pojęcie character ethic, przeciwstawił to do personality ethic. Chodziło mu o to, że nasz świat coraz bardziej idzie w stronę etyki osobowości. Chodzi o to, czy bardziej nawet ekspresji niż etyki. Czyli chodzi o to, że jest PR, są lajki na Instagramie czy na Facebooku, serduszka na Instagramie i tak dalej. To są wszystko rzeczy ważne w biznesie, tak? Bo czy w sukcesie nawet społecznym czasem może to być istotne. Ale on mówił, że za bardzo w to idziemy. Za bardzo idziemy w te personality ethic, czyli jak pokazać, że ten człowiek jest taki fajny, zamiast się skupić i odchodzimy za bardzo od character ethic, czyli skupić się na charakterze, na tym, co mamy w środku, ponieważ, jak on zakładał, i to się sprawdza w życiu, ja to widzę od lat, jeżeli skupimy się bardziej na tym, co mamy w środku, to cała reszta jakoś się ułoży. Będzie po prostu działała. Na przykład, jeżeli zamiast się skupiać głównie na tym, jak pokazać fantastyczne paznokcie i pupę na Instagramie, skupisz się najpierw na tym i bardziej na tym, żeby na przykład być uczciwą osobą, będziesz się w tym trenować. Kto się trenuje w uczciwości? Nikt. To wszyscy zakładamy, że to jest tak po prostu, dostał ktoś uczciwość po rodzicach, mniejszą lub większą, no i z tym idzie przez świat. A tak ćwiczyć się w uczciwości, przecież, Maćku, jestem uczciwą osobą, jak ja się mam w tym ćwiczyć? Co, czy ty insynuujesz, że we mnie jest jakaś nieuczciwość?
Tak, w każdym z nas jest. Każdy z nas jest po części hipokrytą, każdy z nas czasem zachowuje się nie najlepiej, każdy z nas ma na pewno jakieś pole do poprawy. I nie chodzi dziś o to, żeby się tutaj zamartwiać tym, co w nas nie działa, tylko wręcz, żeby się tym zajarać. Wow, nie działa we mnie tyle rzeczy. Wow, mogę naprawdę się zmienić, mogę coś nowego zrobić. Te 7 nawyków dzisiejszych pomoże nam, bo mówię o sobie również, siebie też zaliczam do tej grupy, która cały czas pracuje nad swoją zmianą, że może być w czymś jeszcze lepszy człowiek. I Covey mówi, po co zmieniać tylko strategię i taktyki? Na przykład wymyślisz sobie taktykę, że nie jesz fast foodów. No i wiadomo, stosujesz różne metody, mniej skuteczne, bardziej skuteczne. No i na przykład nie jesz fast foodów przez 2 tygodnie, a później wracasz do wszystkiego i znowu żerzesz fast foody. I Covey mówi, jest na to rozwiązanie. Rozwiązaniem jest nie skupiać się tylko na strategiach i taktykach, czyli owszem, te rzeczy są ważne, jak najbardziej. Co robić? To jest ważne. Ale zróbmy krok wstecz i zastanówmy się, dlaczego to robić? Kim w ogóle jesteśmy? Czyli zmieńmy sobie paradygmat, podejście do życia. I tu dam przykład, którego Covey nigdy nie dał, ale świetnie obrazuje tę sytuację. To jest przykład z mojego życia, że dałem przykład akurat z fast foodami, dlatego że mi się to kojarzy bardzo mocno, ponieważ w wieku 20-25 lat żarłem fast foody notorycznie. Potrafiłem czasem do 2 dziennie opitolić, naprawdę. Dlatego też ważyłem prawie 30 kilo więcej niż dziś. No i tak sobie żarłem. Kombinowałem różne rzeczy. Wtedy jeszcze nie miałem tej wiedzy z fantastycznej książki Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, którą można kupić na expertia.com.pl. Gdybym wtedy to wiedział, ale właśnie dzięki temu, że nie wiedziałem, to do tego doszedłem i potem mogłem napisać tę książkę. W każdym razie, szukałem tylko taktyk, tak? Czyli co zrobić, na przykład taktyka, pojadę drugą, inną drogą, gdzie nie ma McDonalda. To jest taktyka. No i czasem to działało, a czasem nie działało, bo było ssanie. Takie, kurcze, filetofisza bym opitolił. I to ssanie powodowało, że jednak ta druga droga, którą znałem, jednak nie była przeze mnie drogą uczęszczaną i jechałem główną drogą wiodącą przez fast foody. Czyli same taktyki nie zadziałały, natomiast zmiana paradygmatu, która mi się wydarzyła w ogóle nie bez związku akurat z fast foodami. Zmiana paradygmatu, czyli że któregoś dnia trenując się w byciu dobrym człowiekiem, zauważyłem, że ja po prostu muszę być weganinem. W sensie, jak poznałem, w jaki sposób są traktowane zwierzęta, że to są zwykłe obozy koncentracyjne, plus uzupełniłem to o wiedzę naukową na temat samych zwierząt, czyli okazało się, że one mają świadomość, że one czują, widzą i płaczą, kiedy zabierane im są dzieci i wrzucane do, że tak powiem, niszczarki, mówiąc delikatnie bardzo, no to stwierdziłem, że mam 2 opcje. Albo zainwestować dużo czasu, jak również pieniędzy, no ale ten czas to był takim bardziej kluczowym, bolesnym elementem, żeby pojeździć po wioskach okolicznych, poznać dobrych gospodarzy, farmerów, rolników i sobie od nich brać etycznie przygotowywane mleko, chociaż to prawie nie istnieje, no ale jakoś na upartego bym to ogarnął, albo gdzieś jakieś jajka w miejscu, gdzie męskie kury też istnieją, tak? Bo to nie zastanawiało was to? Czemu są na każdej farmie jest 50 kur i 1 kogut? Gdzie jest reszta kogutów? Gdzie jest reszta kogutów? Jak się interesujesz etyką, to w którymś momencie nachodzi cię odpowiedź. I ta odpowiedź jest na tyle przykra, że stwierdzasz, dobra, to też sobie odpuszczę. Natomiast mógłbym sobie znaleźć takiego rolnika, który ma resztę kogutów tam. Nie opłaca mu się to, ale stwierdza, nie będę ich gazować, będą tu. Znalazłbym pewnie gdzieś, 30 km od domu bym znalazł. Ale stwierdziłem, nie chce mi się. To nie jest aż tak istotne w moim życiu, żeby tego szukać. Czy jakieś tam ryby hodowane etycznie, to w ogóle, to bym musiał bardzo daleko szukać. Stwierdziłem, nie chce mi się. Jakby to było coś, kwestia życia lub śmierci, to bym poszukał, pokombinował, ale tak stwierdziłem, nie ma to sensu. No i już. I okazało się, że ta zmiana paradygmatu, czyli że to jest po prostu nieetyczne, nieetyczna żywność, nagle samo przy okazji, choć wcale to nie było celem, rozwiązało problem fast foodów, ponieważ ja dzisiaj nie mogę jechać do fast fooda, bo i tak nie mam tam co zjeść. No, w Maku bym mógł opitolić frytki, ale jechać na same frytki nie chce mi się zazwyczaj. W zasadzie nigdy. Do Maka to na kawę, jak już, czasem w trasie i tyle. I to są moje możliwości makowe. Oczywiście, niebezpieczeństwo czai się za rogiem, bo pewnie w najbliższych latach będą złowieszczo wprowadzać oni wegańskie fast foody, no bo jest coraz większe wzięcie,
Wtedy trzeba znowu będzie pomyśleć nad dalszą zmianą paradygmatu, ale w międzyczasie tak zwanym zmienia mi się paradygmat odnośnie zdrowia, czyli kim ja chcę być, ile ja chcę żyć i tak dalej i jak się przez ten czas chcę czuć. I o tym mówi Covey. On nie mówi o weganizmie, ale mówi, że jak chcesz coś zmienić w życiu, to zmień paradygmat, zmień nie tylko taktykę, czyli chcesz wstawać o 5 rano, no to jak nastawiać budzik, tylko że to trzeba zmienić coś głębiej, trzeba zmienić swój charakter tak jakby i to z tego będzie wypływać zmiana, która jest naturalna i wtedy dużo łatwiejsza. I wtedy te taktyki, strategie, konkretne patenty, haki, one wtedy dopiero zaczną działać. One wtedy w ogóle będzie sens je stosować, a samymi patentami życia nie zmienisz. I jesteś na to przecież żywym dowodem, bo na pewno wiele chciałeś w życiu zmienić, tak po prostu. Magiczna technika numer 7 i nie pykło. Magiczna technika numer 12 również nie pomogła, albo pomogła na 3 dni. To jest trochę jak ten palacz, tak, który zastosuje 4 taktyki, ale potem jak pójdzie do lekarza i pokażą mu prześwietlenie płuc i wyliczą mu, że zostało mu 2 lata, jeśli nie przestanie palić, to większość z nich, choć nie wszyscy, ale większość z nich w tym momencie zmieni paradygmat, że tu naprawdę chodzi o życie. To nie są jaja. To nie chodzi o kiedyś coś, może zakaszlę czy nie. To naprawdę chodzi o życie i o śmierć, która przyjdzie w bardzo bolesnych okolicznościach, jeśli czegoś nie zmieni. I wtedy to jest, nagle się okazuje, że ta zmiana jest dość prosta. Ciekawe. Tak to właśnie działa. Zmiana paradygmatu. Covey to tłumaczy w taki sposób, że żebyśmy sobie wyobrazili sytuację, że wchodzi facet do tramwaju i jedzie sobie z pracy do domu, no i obok siedzi facet i ma 2 dzieci. I te dzieci drą ryja, mówiąc kolokwialnie. Są głośne, biją się, krzyczą, niemiłe nawet dla innych pasażerów, a ten ich ojciec nie zwraca w ogóle uwagi. Nic. Siedzi i siedzi. I my sobie myślimy, kurde, co za gość. Dzieci mu tutaj robią syf, przeszkadzają mi. Ja chcę czytać książkę, na przykład 48-godzinną dobę Macieja Wieczorka, wybitna książka na ekspert.com.pl, kupiłem, tak, chcę sobie czytać. Te dzieci się tu drą i ojciec nie reaguje. Co to za ojciec? I w końcu, jak już puszczają nerwy, to podchodzisz do faceta, mówisz, proszę pana, ale nie widzi pan, że pana dzieci tutaj robią syf w tramwaju, przeszkadzają wszystkim, nawet zaczepiają, opluły starszą panią przed chwilą i pan co? Pan jest ojcem. Nie reagujesz pan? A ten gość patrzy na ciebie i mówi, ja przepraszam bardzo, te dzieci straciły przed chwilą matkę, wracamy ze szpitala, gdzie moja żona zmarła, jedziemy do domu i trochę jestem zamyślony, przepraszam bardzo, że nie zwróciłem uwagi. I to jest zmiana paradygmatu, że nagle cały model świata ci się przestawia, że o kurde, dobra. Faktycznie świat może być inny, niż mi się wydawało. I to jest ciekawe, bo przecież każdy z nas, żyjąc nawet 70-80 lat, doświadcza 0,00000001% rzeczywistości. Tak? Bo masz 8 miliardów ludzi razy 70 lat, niech będzie średnio, albo 60. Czyli zobacz, ile to jest innych światów, innych doświadczeń, innych światopoglądów. A my myślimy, że my już rozkminiliśmy wszystko. My już wszystko wiemy. Po prostu wow, rozszyfrowałem świat. Genialne. Brawo, fantastycznie. Ale gdyby tak się otworzyć na zmianę paradygmatu, to być może byłoby łatwiej zmienić w ogóle swoje życie, a pośrednio może nawet trochę też świat na lepsze. To by było. Więc parę paradygmatów będziemy zmieniać razem z Coveyem, przeanalizując 7 nawyków skutecznego działania, bo to o to w nich chodzi. To nie są konkretne taktyki, że naciśnij przycisk taki i przez to czasem dla ludzi mogą się one wydawać zbyt ogólne, tak? Bo to tak często też się kojarzy coaching ogólnie, nie? Że to są takie porady, takie ogólne porady, z których nic nie wynika. To nie jest jak ja nagram odcinek o spółkach z o, nie? Konkretne rzeczy. Tu masz taki CIT, tu oszczędzasz tyle procent, SRU, a w JDG byś płacił tyle, 17 czy tam 18, tu masz CIT-u 9, prosto. Nie? Nie płacisz ZUS-u albo zatrudniasz się na 1/16, to są konkrety. Natomiast czasem jest tak, że te zmiany paradygmatu to są właśnie takie ogólne rzeczy, które brzmią tak właśnie, że każdy z nas musi je sobie dopasować do swojego życia i gwarantuję, że te ogólne porady Coveya da się dopasować do swojego życia. Pamiętając jednak, że umieć, a nie robić, to nie jest umieć. O tym mówi Covey, o tym mówi wielu autorów późniejszych również, że jeżeli coś twierdzisz, że coś umiesz, ale tego nie robisz, to tak naprawdę nie umiesz. Tak? Czyli jeżeli twierdzisz, że ty wiesz, ty masz wiedzę zdrowotną naprawdę fantastyczną, ale palisz, żresz fast foody i nie ćwiczysz,
To znaczy, że nie ma żadnej wiedzy zdrowotnej. I tak mówi Covey, ja się z tym zgadzam również do swojego życia, tak? Tam, gdzie czegoś nie robię, gdzie jest luka, to znaczy, że nie wiem. Nawet jak wydaje mi się, że wiem, no to nie wiem widocznie. Nie wiem, bo jakbym naprawdę wiedział, jakbym naprawdę umiał, to bym stosował. Bo na tym przecież polega zmiana paradygmatu. Jak już rozumiesz, jak coś działa, to po prostu stosujesz. No i co? Więc idziemy przez 7 nawyków. Pierwszy, drugi, trzeci nawyk to są nawyki związane z zyskiwaniem niezależności. Czyli, bo bardzo często jesteśmy ludźmi zależnymi. Oczywiście czasem to jest niezbędne, tak? Bo jesteś małym dzieckiem, masz 5 lat, no to jesteś zależny od rodziców i to jest oczywiste. Natomiast w dorosłym życiu my często jesteśmy zależni na własne żądanie. Czyli sami siebie tworzymy zależnymi. Jak słucham te zrzędzenia ludzi, że źle, bo wysokie ceny, bo inflacja, bo węgla nie ma, albo najlepszy hit to jest, że ludzie narzekają, że cukru nie ma. Rozumiesz to? Bierzesz coś, co nikomu nie jest potrzebne do życia. Są na ten temat badania, że jeżeli od dzisiaj zjadłbyś do końca swoich dni 0 gram białego cukru, to nic się złego nie stanie. Mało tego, wydarzy się dużo dobrych rzeczy i jesteś w stanie wziąć coś, co zupełnie ludziom nie jest potrzebne i zrobić taką panikę, że będą walczyć w Lidlu o ostatnie dostawy. W głowie się to nie mieści, jak łatwo ludem manipulować. Szok. To jest szok. I to pokazuje zależność, tak? Że ludzie są zależni od tego, co im powiedziały media, od tego, co im powie szef. Oni na przykład myślą, ja muszę tu pracować. Nienawidzę swojej pracy, ale muszę. A czemu musisz? A kto ci każe? No muszę, bo sytuacja. Jaka sytuacja? Jest 8 miliardów sytuacji ludzkich dzisiaj. Czyli ty chcesz powiedzieć, że te 7 miliardów 999 milionów 999 tysięcy ludzi na twoim miejscu też by nie zmieniło pracy. Bo taka sytuacja? Nie byłoby ani jednego tam, który by rozegrał tę grę inaczej? Naprawdę? I to jest zmiana paradygmatu. Także pierwsze 3 nawyki wprowadzają większą niezależność. Bo chodzi o to nie, żeby się znowu katować, że dobra, tyle razy w życiu tłumaczyłem się byciem ofiarą, tym, co mi się przydarzyło i tak dalej. Tylko o to, żeby bazować na tym jako świetnym punkcie startowym do rozwoju, do nauki. Czyli pierwsze 3 nawyki wprowadzamy większą niezależność w swoim życiu, a w nawykach 4-6 będziemy wprowadzać międzyzależność, czyli tak zwaną interdependencję, ponieważ Covey, jak każdy dojrzały człowiek, zrozumiał w którymś momencie, że ludzie są międzyzależni, że to gadanie tych pseudocelebrytów, że wszystko zrobiłem sam. Nawet dziecka sam nie zrobisz, a co dopiero inne, jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy, bo robienie dzieci, powiedzmy sobie, jest w miarę taktycznie proste. Miliardy ludzi wiedzą, jak to się robi, a miliony złotych, jak się robi, albo dolarów, no, tu już mniej ludzi wie, jak to zrobić, więc to jest bardziej skomplikowane, a ktoś mówi, że zrobił sam. Bzdura i zwykłe niedocenienie ludzi, z którymi to wszystko zrobił. W związku z czym międzyzależność oznacza, że owszem, są rzeczy, w których trzeba działać z innymi, w zasadzie jest to większość dziedzin naszego życia, od tego, jak my to rozegramy, będzie zależał wynik tej naszej też współpracy, od tego też, kogo my wybierzemy do tej współpracy i tak dalej. Czyli jest taka niby niezależność, ale taka właśnie międzyzależność. Czyli wielu ludzi zależy od siebie nawzajem. Im lepiej będą grać w tym zespole, tym lepszy będzie wynik. I o tym są nawyki 4-6. A nawyk 7 to jest nawyk samodoskonalenia, który wiąże się ze wszystkim. No i tyle. To jedziemy pierwsze 3 nawyki, które pozwalają Tobie zwiększyć niezależność w Twoim życiu. To jest bardzo ważne. Pierwszy nawyk to jest proaktywność zamiast reaktywności. Zauważ w swoim życiu tam, bo najłatwiej to się ocenia u innych, ja to wiem, bo sam tak robię, ale zauważmy to w sobie. Zastanów się po prostu, kiedy jesteś reaktywny, a kiedy proaktywny. Co to znaczy? Reaktywny, no to znaczy, że reagujesz głównie, tak? Czyli czytasz newsy i masz reakcję. Dzwoni do ciebie ktoś z zespołu, mówi coś i ty masz tylko reakcję. Czyli ta reakcja zazwyczaj jest emocjonalna, czujesz się źle i lipa jest. I świat jest podły, straszny, niesprawiedliwy i okrutny. Czasem to jest prawie nie do przeskoczenia, tak? Bo jak jest taki dzień jak 24 lutego 2022 roku i dostajesz newsa pod tytułem jest wojna, to naprawdę to może jakiś buddyjski, tybetański mnich potrafi na to nie zareagować tak typowo reaktywnie, tylko stwierdzić, okej,
bierzemy to na klatę, jaka jest sytuacja i co możemy z tym zrobić. Czyli od razu przejść do działania, do rozwiązań. Natomiast większość ludzi, ja również tak miałem, typowo reaktywnie do tego podchodzi. Ja pierniczę. O matko. Świat się wali. Więc czasem są takie rzeczy, że naprawdę trudno to przeskoczyć. Ale pytanie, jak długo będziemy w tym stanie? Bo niektórzy w nim są całe życie. Rozumiesz to? Kobieta mówi, 7 lat bita przez męża i zdradzana. Mówi, no, bo co ja zrobię bez niego? Jak odejdę, to nie utrzymam dzieci, albo nie znajdę pracy, bo nie mam doświadczenia, albo to, albo tamto. Znowu, 8 miliardów światów, 8 miliardów ludzi. Czy naprawdę ani jeden by nie rozegrał tego inaczej? Wydaje mi się, że ktoś by to rozegrał inaczej. Ja nie mówię, nikt nie mówi, że to jest łatwe. To jest mega trudne. Ale wiecie, co zauważyłem? Im dłużej życie żyję, że życie to jest mega trudne. Mega trudna gra. No nie? Jest taka gra, że kurczę, poziom trudności zawsze jest wysoki. Obojętnie, ile leveli przejdziesz, no to pokonując kolejnego bossa, automatycznie wchodzisz na wyższy level i będziesz mieć zaraz trudniejszego bossa. No jest tak czy nie? Więc im bardziej przechodzę przez kolejnych bossów, tym bardziej mam wrażenie, że ta gra to jest tak ustawiona, żeby zawsze było trudno. I to chyba na tym polega rozwój duchowy. Że dobra, jak coś dla ciebie jest zbyt proste, to zaraz musisz widocznie dostać większego bossa, żeby być większy od kolejnych problemów. No bo przecież w grach też na tym to polegało, tak? Żeby pokonać tak zaawansowanego bossa na 48 poziomie, to trzeba było mieć więcej HP, więcej many tak zwanej, więcej magic points i tak dalej, lepszy miecz i dopiero można było podskakiwać do tego bossa. No i to chyba tak właśnie działa w życiu, w związku z czym to, że będzie trudno, to znowu żadne wyjaśnienie, bo każdemu jest trudno, niektórym jest bardzo trudno, a innym jeszcze trudniej. No ale można stwierdzić, trudno, życie mnie tak urządziło, co poradzę, albo stwierdzić, życie mnie tak urządziło, więc teraz coś trzeba z tym poradzić. I to jest właśnie proaktywność, czyli samemu wychodzenie z inicjatywą. Czyli dam Ci przykład jednego pracownika, którego mamy w Brazylii, więc nie będzie tego oglądać, więc mogę to powiedzieć. I nie podam też żadnych danych. Mam tam świetnego człowieka, który świetnie wykona każde zadanie, ale nigdy nie wykona nic od siebie. W sensie, jak dokładnie dasz mu instrukcję, zrób to, to i to i tamto, to on to dokładnie zrobi. Ale jeśli czegoś nie zrozumie, to nie zapyta. Czyli trzeba go zapytać, czy ty wszystko rozumiesz, albo czego nie rozumiesz. Czyli następnego dnia, jeżeli ja nie zapytam, czego nie rozumiesz, albo czy działasz, to nic nie będzie. I czasem bywa i tak, ostatnio zrobiłem test, że 2 tygodnie nie odzywałem się wcale. On mi dał jakieś pytania, ja powiedziałem, kurde, a nie odpowiem przez 2 tygodnie. Zobaczymy, co się stanie. Czy sam sobie znajdzie odpowiedź? Bo tak robią ludzie proaktywni i takich ludzi mamy większość w zespole, choćby w polskim wydawnictwie na przykład, albo w Instytucie Lingwistyki, że jak nawet mnie nie ma, coś robię, albo wyjadę, albo coś tam nagrywam i tak dalej, nie ma mnie. Przez parę dni nie ma mnie na przykład na Signalu, nie mogę odpowiedzieć. Albo nie wyrabiam ze wszystkimi tematami i na niektóre nie odpowiem, to ci ludzie są proaktywni, czyli mówią, dobra, Wieczorek milczy, to róbmy tak. Najwyżej będzie potem smęcił, ale na jego smęcenie odpowiemy, że sorry, nie było cię, nie odpowiedziałeś, no to teraz nie płacz, że robimy inaczej i po swojemu. I ja wtedy faktycznie, a dobra, szacun, tak to powinno działać. I to są ludzie proaktywni. A ten kolega z Brazylii przez 2 tygodnie nic nie zrobił. W sensie ja nie odpowiedziałem i się okazało, że przez te 2 tygodnie nic się nie wydarzyło. W dodatku nawet nie mogę mu już dziś odpowiedzieć, bo pytania zniknęły, bo mamy po tygodniu usuwanie wiadomości na Signalu, więc nawet już nie pamiętam, jakie było pytanie. No i stwierdziłem, że bez sensu robić w ogóle taki projekt. W sensie w takiej formie, gdzie nie ma tej proaktywności. Oczywiście można ludzi uczyć proaktywności, bo to przecież jest paradygmat jakiś, tak? To jest sposób twojego podchodzenia do życia. Czy ty podchodzisz do różnych spraw proaktywnie, czy reaktywnie? Czy masz te tak zwane responsibility, czyli responsibility, czyli czy ty masz umiejętność, ability, umiejętność wybierania swojej reakcji? Czyli czy ty jesteś automat, coś się wydarzyło i dla ciebie to jest cios pysk? Czy ty sam wybierasz swoją reakcję? Coś się wydarzyło i ty mówisz, dobra, to ja teraz wybieram, jak chcę zareagować. To jest wyższy level, ale osiągalny. I w dodatku ciekawe jest, że my często mamy tak, że w niektórych dziedzinach jesteśmy reaktywni, a w innych proaktywni. Czyli że to nie jest charakterystyka człowieka.
że Franek to jest taki reaktywny gość. On przeczyta newsy, to ma doła przez 3 dni i w ogóle a nic ze swoim życiem nie zmieni. A Zosia to jest proaktywna. Ona po prostu, jak tylko coś się dzieje, to ona od razu myśli, co z tym zrobić, robi plan, krok pierwszy, drugi i zaczyna działać, bierze się do roboty. Nie. Zazwyczaj to w życiu jest tak, że na przykład jesteś reaktywny w temacie na przykład związku swojego, tak? Czy wracasz do domu, druga połówka ci coś powie i dół. A w robocie to jesteś turbo proaktywny, to jesteś mistrz świata gangsta. Po prostu cokolwiek się dzieje, rozwiązujesz mig, jeden problem za drugim, bo zamiast siedzieć, smęcić i mieć automatyczne reakcje, to po prostu dokładasz sobie do pieca i robisz. Tak to działa, więc my w różnych dziedzinach, a nawet w różnym czasie, bo czasem jest tak, że przez 3 tygodnie jesteś proaktywny w biznesie, a przez tydzień reaktywny, jak masz gorszy czas. W związku z czym tu chodzi o to, żeby jak najczęściej, w jak największej ilości dziedzin swojego życia być proaktywny. I w tym celu trzeba zmienić paradygmat, czyli zrozumieć, że w Twoim życiu mamy strefę wpływu i strefę takiego zainteresowania, tak by to można nazwać, czy zamieszania strefę. Na przykład to, czy będzie cukier, to nie, bo to w ogóle nikogo, kto nie prowadzi cukierni, nie powinno obchodzić w ogóle, bo cukier to badziewie, niepotrzebne. Ale dajmy na to węgiel, tak? Jak ogrzewasz się piecem węglowym i nie ma węgla albo jest turbo drogi, to jest to coś, co Cię dotyczy. Czyli jest to strefa Twojego zamieszania, zaangażowania. Ale nie jest to Twoja strefa wpływu. Cena węgla to nie jest Twoja strefa wpływu. Czyli owszem, ona Ciebie dotyczy, ale z drugiej strony nie masz na nią wpływu. I Covey mówi, spędzajmy jak najwięcej czasu w strefie wpływu i olejmy, celowo i świadomie olejmy rzeczy, które nas dotyczą, ale z którymi nic nie możemy zrobić. A już w ogóle olewajmy te, które nas nie dotyczą. Bo to, że w Radomiu rozjechano małą dziewczynkę, na pewno kiedyś to się stało. To jest smutne, straszne, ale nie dość, że na to nic nie możesz zrobić, czyli nie masz wpływu, to w dodatku Cię to nijak nie dotyczy. Czy tam spędzanie czasu w takiej strefie, gdzie Cię ani nie dotyczy, ani nie masz wpływu, jest bez sensu. Natomiast Covey idzie o krok dalej i mówi, że nawet tam, gdzie Cię to dotyczy, ale nie masz wpływu, to też jest bez sensu. Czyli na przykład, to jakie wprowadzą podatki, to nas dotyczy. Tak, to zmienia nasze życie w jakiś sposób, ale nie mamy na to wpływu, więc złorzeczyć. O, oni tacy owacy, o, oszuści, złodzieje i tak dalej, to Ci nic nie daje. Poza wytwarzaniem kortyzolu, hormonu stresu, który osłabi Twój układ immunologiczny i zmieni Twoje życie na gorsze. Więc nic dobrego Ci to nie daje. Za to może pogorszyć. Nic nie zmienisz. Natomiast skupić się na strefie wpływu. Dobra, będą takie podatki. JDG ma przerąbane, więc zmienię na spółkę ZO. To jest Twoja strefa wpływu, tak? Memory 5, księgowa, gadasz, załatwiasz, rozwiązujesz. I nagle żyje Ci się całkiem nieźle. Obojętnie, co się wydarzy na świecie, to Ty to rozwiążesz. Znajdziesz lukę w prawie, dziurę i tak dalej. I to jest ważne, bo im gorzej na świecie się dzieje, albo im bardziej takie globalne nieszczęścia się wydarzają, jak najpierw pandemia, czy teraz wojna, czy być może zaraz znowu pandemia, tym bardziej ludzie, nawet rozwojowi, są wybici ze swojej strefy wpływu i wrzuceni do strefy zamieszania, zainteresowania. Ja poznałem, znam bardzo rozwojowych ludzi, którzy na co dzień są mega proaktywni, rozwiązują swoje problemy jeden za drugim, sami wymyślają rozwiązania, jak usiądą na kiblu, wyjdą z 3 rozwiązanymi problemami, zamiast smęcić i znajdować same problemy. Ale jak przyszła pandemia, to ich to tak przybiło, że oni w drugim roku pandemii się potrafili głównie skupiać na agendzie 2030, na World Economic Forum, na Klausie Schwabie, na certyfikatach i tak dalej. Czyli dalej przez rok nie znaleźli żadnego rozwiązania, żeby ich życie było lepsze tu i teraz. I oni już planują na za 8 lat, że wtedy będzie tragicznie. Może będzie, może nie będzie, a może jutro Cię rozjedzie ciężarówka, więc to, co by było za 8 lat, i tak się nie dotyczy. Nie wiesz. Natomiast to, czy dziś będziesz zdrowy i szczęśliwy, to Cię dotyczy. Dlatego to jest tak ważne, żeby tego pilnować i skupiać się na strefie wpływu. Zastanów się, jak nachodzi Cię nowy problem. Jak czujesz się fatalnie na przykład z jakiegoś powodu, zastanów się, czy to jest strefa wpływu Twoja. Czy w ogóle warto na tym spędzać czas? Impreza rodzinna, spotkanie, gadki, szmatki. Ja zauważyłem, że to jest wielkie wyzwanie, ale staram się to robić świadomie i celowo.
Czyli, że nawet jak jest spotkanie ze znajomymi, z przyjaciółmi czy z rodziną i pojawia się temat, który jest poza naszą strefą wpływu, to ja wiem, że to się skończy źle. W sensie za chwilę wszyscy się będziemy czuć źle, bo wszyscy będziemy narzekać. Więc staram się odbić piłeczkę i wprowadzić to na strefę wpływu. Czyli ktoś mówi, jaki ten węgiel teraz drogi. No to wiadomo, że jak wejdziemy w to, to zaraz będziemy wszyscy smutni, bo się wkurzymy, że inflacja, że 16% prawie i tak dalej, że węgiel drogi i tak dalej. No a i co nam to da? Więc staram się to odbić na strefę wpływu. No tak, dlatego uważam, że trzeba zarabiać więcej, dlatego słyszałem, że są fajne możliwości na przykład w takiej branży. Albo kolega działa w takiej branży i wzrosły mu obroty. Albo na przykład ktoś mówi, cukier drożeje, straszne rzeczy. Super sprawa. Mój kolega, który prowadzi pączkarnię, cieszy się, bo to jest pretekst, żeby dźwignął cenę pączków. Tak bez powodu to słabo, ale teraz będzie mówić klientom, widzicie Państwo, cukier zdrożał, więc pączek musi zdrożeć o złoty piątka i klienci powiedzą, no tak, bo cukier zdrożał. I kolega będzie zarabiać więcej, pozdrawiam Tomka, będzie zarabiać więcej i będzie bardziej zadowolony. Widzisz, to jest strefa wpływu. I już. Ktoś znowu tam narzeka, wstrętne podatki i tak dalej, znowu to, znowu tamto. Spokojnie. Take it easy. Dla spółek z o.o. zawsze będzie wybieg, ponieważ większość polityków prowadzi spółki z o.o., więc tam zawsze będzie wybieg, żeby spółki z o.o. miały się lepiej. Trzeba zmienić na spółkę z o.o. No i już. Więc to jest to. Trzeba to robić ze sobą, warto to robić z bliskimi, czyli po prostu szukać tej strefy wpływu i wtedy będziemy do przodu. Jest coś takiego w psychologii, co się nazywa LOC, czyli locus of control, czyli umiejscowienie kontroli. Czyli zastanawiając się, gdzie jest kontrola nad Twoim życiem. Czyli, czy Ty na przykład jesteś bogaty lub biedny, dlatego że Tobie się to przydarzyło? Oczywiście paradoks polega na tym, że bogaci powiedzą, no ja to zrobiłem, to moje działanie, a biedny prawie zawsze powie, no to rząd, wina rządu, państwa i w ogóle mojego szefa. To jest ciekawe, nie? Że im lepiej nam idzie, tym bardziej zrzucamy to na siebie, a im gorzej, tym bardziej najlepiej nasrać i zwalić na kota. No nie? Czyli jak bida aż trzeszczy, to to nie jest Twoja odpowiedzialność. Broń Boże, nie, ani trochę. To wina bogatych. Oni zabierają. Jak oni by nie zabrali, Ty byś był bogaty. Na pewno. Także tego. Więc ludzie sukcesu, okazuje się z badań, mają ten locus of control, to umiejscowienie kontroli mniej więcej między 7 a 8 punktów wewnątrz. Czyli na pytanie, upraszczając to już bardzo, na pytanie, na ile w skali na 10 Twoje życie zależy od Ciebie? Czyli to, czy będziesz zdrowy, czy będziesz bogaty, czy będziesz mieć szczęśliwy związek i tak dalej, czy Twoje dzieci będą ćpunami? Na ile to wszystko zależy od Ciebie? Ludzie sukcesu, czyli ci, którzy faktycznie mają kasę, mają zdrowie, mają szczęśliwe dzieci, odpowiadają między 7 a 8. Czyli tak średnio 7,5. Czyli oni nie mówią 10, bo 10 to mówią buce, narcyzi, którzy mówią, wszystko zależy ode mnie. Oni się naczytają książek o przyciąganiu, tak, wszystko zależy ode mnie i tak dalej. Ci ludzie kończą z frustracją, bo oni nie rozumieją międzyzależności, tak, że to nie, jednak nie jest tak, to jednak zależy od tego, jak ja będę traktować innych ludzi, czy ja w ogóle będę działać z innymi ludźmi, bo jak będę działać samemu, to zawsze ograniczam sobie sufit, obniżam sobie sufit, tak, bo jak nie będę mieć zespołu i tak dalej, no to zawsze ten sufit jest nisko. Zawsze tak jest. Dopiero synergia, do czego jeszcze wrócimy, pozwala zarabiać więcej i lepiej. W związku z czym ludzie sukcesu rozumieją, że to nie jest tak, że wszystko zależy od nich, bo to, czy jest wojna gdzieś tam, a ja spotkałem takich ludzi, którzy tak bardzo wierzą w jakieś prawo przyciągania, że oni nawet mówią, tak, nawet ta wojna to jest grupowe przyciąganie Ukraińców, żeby tego doświadczyć. Mówię, no, grubo. Grubo. Ja nie mówię, że nie, bo wiecie, oświecony to nie jestem i ostatecznie niezbadane są wyroki boskie i nie wiem, jak to było i do czego to wszystko zmierza. Jakieś swoje teorie mam, natomiast ta wydaje mi się delikatnie przesadzona. Czy oni naprawdę przyciągają tak? Wiesz co, gdyby to tak było, to każdy samolot musiałby spadać, ponieważ badania psychologiczne pokazują, że średnio to chyba było, żebym nie pomylił, ale kojarzę liczbę 76%. Pamiętam, że nawet, że na pewno była to decydująca większość. Wydaje mi się, że to było 76% ludzi w każdym samolocie ma chociaż przez moment myśl, a co jak spadniemy? To nie tylko ty. Spokojnie, Kasiu. To nie tylko ty. Ja też mam taką myśl. Jak startujemy, wzbijamy się,
bywa taka myśl, kurczę, a jeśli teraz jednak zamiast do góry, to będzie na dół. No to jeżeli 76% myśli o katastrofie lotniczej, no to znaczy, że nasze przyciąganie powinno rozwalić każdy samolot. A jednak nie, bo jest obiektywna rzeczywistość, która mówi, że tam jest tyle systemów zarządzania, jak ten system nie zadziała, jest drugi i zazwyczaj jest też trzeci. A nawet jak wysiądzie jeden silnik, to drugi da radę. A nawet jak drugi wysiądzie, to jeszcze szybowanie da radę przez pół godziny, że naprawdę dużo rzeczy się musi skaszanić, żeby samolot spadł. I nasze najgorsze przyciąganie nie pomoże tutaj, żeby to zepsuć. I już. Także tak to działa. W związku z czym umiejscowienie kontroli na zasadzie 10 na 10, wszystko zależy ode mnie, jest niezdrowe, jest buńczuczne, jest brakiem kontaktu z rzeczywistością. Natomiast umiejscowienie na poziomie 3, tak, czyli tylko 3 na 10 daje, że moje życie zależy ode mnie, a cała reszta to są politycy, to jest PiS albo PO, to tamto, to pandemia, to WHO, to Putin, putinflacja. Pamiętam, 20 lat temu byłem na szkoleniu i gość powiedział coś, co mnie wtedy z jednej strony wkurzyło trochę, bo wbiło mi na ambicje, a z drugiej zmotywowało na zawsze. Powiedział: drodzy ludzie, to nie paliwo jest drogie, tylko wy zarabiacie za mało. Ja mówię, o kurde, a ja jadąc na to szkolenie, miałem taką myśl na stacji benzynowej, że kurde, jak drogo. Mimo, że wtedy to paliwo było 4 razy tańsze niż dziś. No i znowu, pytam się ciebie, czy paliwo jest dziś za drogie? Czy ty zarabiasz za mało? Oczywiście, w obiektywnej rzeczywistości ono jest drogie. Jasne. Ale jest jeszcze subiektywna rzeczywistość, czyli twoje życie, ty i twój ogródek, czyli to, co ty z tym zrobisz, czyli twoja proaktywność. Nie masz wpływu na cenę paliwa, ale masz wpływ na to, czy ta cena będzie dla ciebie wysoka, czy nie. No bo wiesz, przyjechałby Elon Musk, zatankowałby swój samolot tutaj i by powiedział, kurde, tanie paliwo w tej Polsce. No to jak to jest? To jest tanie czy drogie? Jaka jest obiektywna rzeczywistość ostatecznie? No widzisz, ona zależna jest od twojej wypłaty, a twoja wypłata z kolei zależna jest od ciebie. Nie, Maćku, ona zależy od mojego szefa. Tak, ale twój szef zależy od ciebie. Nie, bo ja nie mogę zmienić, bo ja mam dzieci, jestem odpowiedzialny. No. Także sukces oznacza, że masz pewną pokorę, że nie wszystko zależy od nas. Rozumiesz to, tak? Są rzeczy jak wojny, pandemie, czy nawet zdrowie, tak? Nie całe zdrowie zależy od nas, bo jest jeszcze genetyka, jest to, że przyroda chce nas jednak trochę uśmiercić, żebyśmy nie żyli za długo, po to, żeby wszystko inne mogło żyć dłużej i tak dalej. Więc co, ja wierzę, że to nie jest tak, że każdy, kto ma raka, to sobie sam go zrobił. Sam znasz przecież osoby na pewno, które nieźle się odżywiały, nie paliły i tak dalej, i tak i siekło. Dlaczego? No, bo jeszcze jest genetyka i są jakieś tam czynniki niezależne od nas, albo choćby powietrze. Jasne, masz sobie proaktywnie kupić filtr powietrza do domu, co ja też uczyniłem. Nie zmienia to jednak faktu, że niektórzy z nas żyją w miastach bardziej zanieczyszczonych. Znowu, proaktywnie możesz zmienić miasto. Ale nie każdy chce. Ktoś może wziąć ten koszt na siebie, tak? Czy być może zachoruje trochę wcześniej, ale uwielbiam to miasto. Uwielbiam życie w dużym mieście, nienawidzę wiochy. Ktoś może tak mieć. I znowu, to wszystko jest sztuką kompromisu. Chodzi tylko o to, żebyśmy rozumieli, że większość naszego życia i efektów, które my osiągamy, zależy od nas. Nie wszystko, ale większość. Bardzo ważna rzecz. Także nie racjonalizujmy porażek. No, bo jestem biedny, bo rząd. No, bo jestem chory, bo tylko geny. A ja to w ogóle nic złego nie zrobiłem. Absolutnie. Nie racjonalizujmy porażek. Tak? Czyli jak przyłapiesz się na tym, a na pewno się na tym przyłapiesz nieraz. Ja się sam na tym przyłapuję wiele razy. Notorycznie. Pomimo lat szkoleń, edukacji i tak dalej, dalej mi się zdarza. Taki czas, zwłaszcza jak na niewyspaniu i tak dalej, że coś tam se dowalę wewnętrznie, co jest reaktywne. Racjonalizacja czegoś złego, zamiast się wziąć za rozwiązanie. Dobra, jest tak, bierzemy się. Chłopaki, dziewczyny, do roboty. Czemu nie działa? Dlaczego nie mamy ciągle sukcesu na przykład z Instytutem Lingwistyki na rynku brazylijskim? Dlaczego? Ktoś nam powiedział ostatnio, bo to jest specyficzny rynek. Ja mówię, nie. Nie. Tak nie możemy do życia podchodzić, bo specyficzny to jest cały świat. Życie jest specyficzne. To co? To może nie żyjmy?
bo jest specyficzne. No, takie jest. Więc każdy rynek jest specyficzny, każde miasto jest specyficzne, każdy związek jest specyficzny, każdy portfel jest specyficzny, wszystko jest specyficzne. Więc to nie może być wyjaśnienie. Trzeba znaleźć powód, z którym możemy coś zrobić, na który możemy zareagować, rozwiązać. I tyle. Tak zatem żyjmy. No i teraz na koniec tego wywodu odnośnie proaktywności dwa ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest: kiedy masz problem albo wyzwanie, kiedy coś się dzieje w twoim życiu biznesowym albo prywatnym, zadaj sobie pytanie. Wiesz, kiedyś były takie opaski WWJD. What would Jesus do? To robiły osoby w Stanach, zwłaszcza wierzące w Jezusa, po to, żeby w ciężkich sytuacjach moralnych zastanowić się, co zrobiłby Jezus. I to im dawało rozwiązanie. Ja kiedyś się zastanowiłem nad tym, bo spotkałem taką osobę z taką opaską i mówię, ty, to by zadziałało też w innych dziedzinach. I zmieniłem to na what would człowiek sukcesu do. proszę, to założyciel Instytutu Lingwistyki, wybitny lingwista. What would człowiek sukcesu do? Czyli masz wyzwanie w swojej firmie, tak? Na przykład jakiś pracownik nie ogarnia, albo potrzebujesz więcej osób do zespołu, albo zarabiacie mniej niż by trzeba było, albo wydajecie za dużo i zastanawiasz się, siadasz z tym problemem i zastanawiasz się, what would człowiek sukcesu do? Czyli człowiek, który w tej dziedzinie ma sukces, tak? Czyli jest na przykład skutecznym przedsiębiorcą. Co on by zrobił w tej sytuacji? Jak znaleźć odpowiedź? Jak znasz tę osobę osobiście, zagadaj do niej. Jak nie znasz, to są pewnie takie na YouTubie albo są autorami książek. Tak? Znajdź, przeczytaj książkę o Elonie Musku na przykład i tak dalej. I tam będzie często odpowiedź na twoje pytanie. Analogicznie w związku, tak? Masz jakiś problem w związku, jakieś wyzwanie, nie wiesz, co z tym fantem zrobić, zastanawiasz się, tak? Jesteś kobietą bitą przez męża, zastanawiasz się, what would człowiek sukcesu do? I myślisz nad jakimś człowiekiem sukcesu w tej samej dziedzinie. Ja bym od razu podsunął Joanne Rowling, tak? Tę panią, która napisała Harry'ego Pottera. Dlaczego uważam ją za człowieka sukcesu w dziedzinie związków? Ponieważ ona była bita, znęcano się nad nią i odeszła z dnia na dzień. Odeszła z dnia na dzień, no, to było na zasadzie takiego porozumienia, że mąż też ją chciał zostawić niby i tak, długa historia, ale stwierdziła, że nie pozwoli sobie na to, wyprowadziła się z kraju i zaczęła nowe życie. Strasznie przerażająca decyzja, tak? Owszem, bijący, zły, podły, tyran, ale utrzymujący. I nagle teraz ja z dzieckiem, bo ona była z dzieckiem wtedy, wynosi się do innego kraju w ogóle i tam będzie żyć. Zaczęła od sprzątania bodajże, a skończyła na Harrym Potterze. Więc widzisz, dała sobie radę. Więc na miejscu takiej kobiety, która jest w podobnej sytuacji, zastanawiałbym się, what would Joanne Rowling do? Co ona by zrobiła? Świetna i prosta taktyka. Dlatego zrób to proszę na kartce, żeby zinternalizować tę strategię. Żeby to zrobić, przećwiczyć teraz, żeby nie było to obejrzałem na YouTubie i zapomnę, tylko zrób to chociaż raz teraz. Wejdź kartkę długopis, zapisz jakieś wyzwanie, które przed tobą w życiu stoi, czy finansowe, czy prywatne, czy jakiekolwiek, zdrowotne może, i zastanów się, co zrobiłby człowiek sukcesu. Na przykład ktoś ma raka, tak? Przybija go to, co jest naturalne, i zastanawiasz się, what would człowiek sukcesu do? Człowiek sukcesu, czyli ktoś, kto raka miał i już go nie ma. Na przykład kupujesz książkę Antyrak i tam jest gość, który dostał wyrok na za 2 miesiące, że ma umrzeć i to było 20 lat temu, bo on całkowicie zmienił swoje życie, swoje nawyki, podejście do zdrowia, kierował się badaniami naukowymi i żyje i ma się dobrze. Świetna książka, świetny facet, świetne rzeczy. Żadnego szarlataństwa, same konkrety. I gdyby dziś dostał diagnozę, prawdopodobnie przeczytałbym tę książkę jeszcze raz, bo zainspirowałby mnie człowiek, który po takiej diagnozie się nie poddał, nie załamał, tylko mimo złych emocji zaczął proaktywnie działać. To jest to. Więc obojętnie jaki ty masz w życiu problem, jak to powiedział kiedyś Will Smith, ktoś już go miał. Ktoś już go miał i ktoś go rozwiązał. Więc trzeba sprawdzić kto i jak go rozwiązał. I do tego służy prosta taktyka Macieja Wieczorka. What would człowiek sukcesu do? Świetna rzecz. Zrób raz na kartce i będzie dobrze. Kolejna rzecz, którą co do zasady warto robić, ja to robię raz w miesiącu, spisuję swoich do 10 największych wyzwań, czasem nie mam aż tylu, ale jak mam, to spisuję. Spisuję 10 wyzwań, zarówno prywatnych, zdrowotnych, biznesowych i tak dalej. Takich rzeczy, które trzeba rozkminić, tak, że coś nie działa. Coś nie działa tak, jak bym chciał. Na przykład, nie wiem, ktoś za dużo kawy pije, albo ktoś... taki mały problem niby, że zawsze jak jesteś w trasie, to nie myjesz zębów. Albo myjesz je dopiero wieczorem, no bo wychodzisz z domu, jasne, jakaś miętówka i tak dalej, ale to ci nie myje zębów.
A jak ktoś jest przedstawicielem handlowym, no to jest w trasie 5 razy w tygodniu. Więc w perspektywie 10 lat się to skończy bardzo słabym stanem zębów. No i co? I gdzie jest rozwiązanie? A widzisz, mały problem, małe wyzwanie, ale warto. Warto, bo to są takie małe nawyczki, które wpłyną na zdrowie lub chorobę. Także zdecydowanie warto. Więc spisz swoich 10 wyzwań, to nie muszą być od razu grube kalibry typu rak i już, tylko to może być 10 prostych wyzwań. Tak, tu coś warto usprawnić, tu jakiś kaizen tak zwany, tak, czyli gdzie coś zrobić lepiej, jeden krok do przodu. I spisz swoje pomysły, co ty możesz z nimi zrobić. Nie co ktoś by musiał zrobić, nie co Morawiecki musi ustanowić, żeby twoje życie było lepsze, bo jak wiemy, Morawiecki jest politykiem, więc nigdy nie ustanowi niczego, co będzie wpływało pozytywnie na ciebie. A jak tak, to przypadkiem. Więc na to wpływu nie masz. Także trzeba samemu zmienić swoje życie, nie czekając na sytuację. Jeżeli spodziewasz się, ja na przykład spodziewam się po zeszłorocznym COVID-zie, jak mnie sieknął, na Śląsku się mówi, to inoros. No mnie tak siekło, że naprawdę nabrałem pokory. Nabrałem pokory i wiem, że niedługo kolejna fala, tak? Chcąc, nie chcąc. No ale to musi tak być, no. Statystyka, zima i tak dalej. Powiedzą, że koniec pandemii, bo akurat tak, nieważne, co oni tam będą gadać, ale wiem, że przyjdzie. I dlatego ja już wcześniej, już od paru miesięcy rozpocząłem przygotowania. Bo wiem, że to jak to sieknie, to czy sieknie, to nie ode mnie zależy. Przyjdzie albo nie przyjdzie, no. Może będzie, może nie będzie, nie wiem. Nie wiem, nie jestem w stanie tego przewidzieć i już nawet nie próbuję. Natomiast to, jak mój organizm zareaguje, to zależy ode mnie, od mojego przygotowania, tak? Czy będę wtedy mieć nadwagę, czy nie będę mieć? Czy będę mieć wydolność płuc lepszą, czy nie? Czyli czy ćwiczę teraz, czy nie ćwiczę? To wszystko, co podejmę dzisiaj, będzie wpływało na to, czy w listopadzie zakaszlę przez 2 dni i powiem spoko, czy będę wyć przez 10. Zastanawiać się, czy jeszcze z tego wyjdę. No i tyle. Więc są rzeczy nie do przeskoczenia, tak? Bo wieku się na przykład nie przeskoczy, albo jakieś turbo przewlekłej choroby do pewnego momentu się nie przeskoczy, ale znam nawet takich, co mają cukrzycę, co mieli cukrzycę. Olali leki nawet, nie żebym zachęcał, broń Boże, wszystko z konsultacją z fachowcami, ale mówię tylko, że znam takich. Olali leki, bo wprowadzili rygorystyczne zasady żywienia, olali cukier całkowicie biały z ich życia, jak już to fruktoza, czyli owoce, i tyle, wprowadzili zdrową dietę i nagle nie mają cukrzycy. Ani żadnych objawów, ani nawet nie wychodzi nic w żadnych testach. Leków nie biorą, mieli brać. Nic się nie dzieje. Magia w akcji. Także polecam swoją drogą film Marka Skoczylasa, doktora Marka Skoczylasa, który się nazywa, bodajże nie pamiętam, ale na miniaturce jest 106 lat temu leczył cukrzycę bez leków. I tam bardzo fajne wyjaśnienie też tego, dlaczego i jak się da. W związku z czym wypisz sobie 10 wyzwań i jakieś jeden lub dwa kroki, które ty możesz podjąć, żeby sobie z nimi poradzić. Żadnej racjonalizacji, wyjaśnień, wytłumaczeń, tylko konkrety. Co ty możesz zrobić? I tyle. To jest pierwszy nawyk proaktywnego, skutecznego działania. Ludzie sukcesu w każdej dziedzinie mają to, że są proaktywni, zamiast reagować tylko drętwo na sytuację. Idziemy dalej. Startuj z wizją końca. Nawyk numer 2, który pozwala nam być bardziej niezależnymi ludźmi. Wyobraź sobie pogrzeb. Tylko nietypowy pogrzeb, bo to ty leżysz w trumnie albo w urnie, obojętnie. No i co? Jesteś tam, jest tam twoje nazwisko i pytanie brzmi, pytanie zadane przez Covey'a. Co chciałbyś, żeby powiedzieli na tym pogrzebie? Kto chciałbyś, żeby tam był? Czy żeby powiedzieli, że... Na przykład wyobraź sobie pogrzeb Putina. Oczywiście tam będzie jakiś przydupas, który będzie mówić miłe rzeczy, ale tak naprawdę cały świat będzie otwierać szampany przecież. Mimo, że Putin to wiadomo, tam nie jest ani jeden, ani jedyny, ani nawet główny prawdopodobnie złoczyńca w tej okolicy. No ale taki najbardziej brandingowy, tak? Najbardziej frontman tego zespołu. W związku z czym, czy chciałbyś, żeby mówili o tobie po twojej śmierci tak, jak o nim będą mówić? No raczej nie. Więc pewnie chciałbyś coś innego. I tyle. Ja na przykład chciałbym, mimo że z jednej strony duchowo wiem, że mnie to w ogóle nie będzie obchodzić, bo ja będę gdzie indziej wtedy i nie będę na swoim pogrzebie, ale być może niektórzy mówią, którzy przeżyli śmierć kliniczną, że się słyszy. Więc gdyby tak było, to wolałbym, żeby powiedzieli tam przede wszystkim o tym, ile żyć i w jaki sposób zmieniłem. Na przykład fajnie by było, żeby tam powiedzieli, że to jest ten człowiek, który spowodował, że 10 tysięcy osób zrezygnowało z życia na kredyt.
wow, takie coś, to chciałbym tam już w tym świetlistym tunelu, to jeszcze, jak już by mnie zaczęło wciągać, to jeszcze chciałbym tam z tej ziemi usłyszeć, tam, że tak, takie coś powiedzieli. To było fajne, sympatyczne. I to jest startowanie z wizją końca. Oczywiście można do tego podchodzić tak długofalowo, tak, czyli pogrzebowo, co chciałbyś usłyszeć o sobie na pogrzebie, ale też krótkofalowo, tak, czyli jak wchodzisz w jakąś relację, to jakie jest twoje why? Czyli o co chodzi? Co ty z tej relacji chcesz? Bo dużo ludzi nie wie. Dużo ludzi buduje związek, żeby nie być samemu. Bardzo mierna motywacja, bo to w ogóle zakłada, że bycie samemu jest złe, że w tym jest coś nie tak. Abstrakcyjne przekonanie. Niedorzeczne. Znam wielu ludzi, którzy są mega szczęśliwi, a są sami. Mało tego, to oni właśnie, jak tworzą związki, to te związki są najlepsze. Bo nie są oni wtedy needy. Needy, czyli nie są tacy zdesperowani w tych związkach, że muszą. No oni nie muszą. I dzięki temu to działa lepiej. Po prostu. Tak samo jak człowiek, który nie żyje na kredyt. Czyli on nie musi w tym miesiącu zarobić tyle pieniędzy, żeby spłacić swoje raty. To ci ludzie podejmują potem w ogóle bardziej racjonalne decyzje. Oni się nie dadzą oszukać na jakieś tradingi, na jakieś magiczne akcje, zainwestuj w to, na tydzień, za tydzień wyjdź i tak dalej. Foreksy wpierdoły w oszustwa i wałki śmierdzące. Oni tego nie łykają. Naganiaczy internetowych, którzy mówią, tradujemy teraz, ulta, cudawianki. Nie. Oni są naganiacze odporni, bo oni nie muszą. Oni nie muszą, więc te decyzje są bardziej odporne. Tak? To są ci ludzie, którzy nie będą sprzedawać Bitcoina, jak Bankier i Money i Business Insider napiszą, że się Bitcoin skończył, bo spadł na wartości. Ojej, to muszę sprzedać. A czemu musisz sprzedać? No bo na kredyt trzeba. Bo zainwestowałeś pieniądze, których nie powinieneś był inwestować w kapitał, w inwestycje kapitałowe. No to teraz desperado się włącza, nie? A jakbyś inwestował tylko wtedy, kiedy możesz, czyli zaakceptował, że jak nie możesz, to spoko, to nie ma w tym nic złego. Najpierw nadpłacał kredyty, to zawsze jest inwestycja o wysokiej stopie zwrotu, a potem dopiero inne rzeczy. Wtedy żyje się łatwiej. Także tak to działa. Jest fajna zasada gościa, który się nazywa Derek Sivers. Nazywa się Hell Yeah! Albo nie. Czyli ta zasada oznacza, że jeżeli jest nowa propozycja, na przykład biznesowa, nowa albo inwestycja, albo nowy projekt, który można zrealizować, albo nowy związek, w który można wejść, albo nowa aktywność zdrowotna, którą można zacząć realizować, to powinieneś podchodzić do tego na zasadzie hell yeah, czyli oh yeah, tak, jedziemy z tym, zarąbiste. A jak nie masz tej reakcji, to nie, dziękuję. Czyli dzwonią do ciebie i mówią, słuchaj, można zainwestować w plantację bambusa w Meksyku. I twoja reakcja to jest tak! Marzyłem o tym. Zawsze chciałem mieć plantację bambusa w Meksyku, ale będę mógł przyszpanować na imprezie rodzinnej. Słuchajcie, ciocie, mam plantację bambusa w Meksyku. Ale normalnie będzie super gadać z Meksykanami o tym, jak rośnie bambus. Bajka. Jak tak, wchodź w to. Ale jak nie ma tego hell yeah, to znaczy, że powinno być nie. Czyli jak to nie powoduje takich emocji w tobie, to zostaw to. To nie ma sensu. No i już. Na przykład rynek akcji. To jest coś, co ja wiem, że jest bardzo dobrym rynkiem. Co jest długofalowo dobrą inwestycją. Co jest świetne. I daje wiele możliwości. Ale mimo, że przez lata próbowałem wzniecić w sobie ten ogień, to nie mam tego. Nie mam tego, więc chyba ostatecznie już odpuściłem. Robiłem parę podejść i za każdym razem było to samo. Kurczę, nie kręci mnie to. Śledzenie tych wykresów, tam sprawdzanie, która spółka, jakie dywidendy. Nie. Nie mam tego. Hell yeah! Mam to w Bitcoinie. Kurczę, Bitcoin, zarąbista sprawa. Genialny wynalazek, mimo że przereklamowany, w sensie nie jest wcale taki anonimowy, jak się gada i tak dalej. I jest też ryzykowny, ale wiem, że to daje niesamowite możliwości. Na przykład choćby w sytuacji wojennej. Tak? Możesz przekroczyć granicę z dowolną ilością Bitcoina, czego nie można powiedzieć o złocie, nieruchomościach, które tam zostaną i zostaną zbombardowane i wieloma innymi rzeczami. Nie mówię, że to jest najlepsza inwestycja, bo powinna być dywersyfikacja właśnie, ale mam tę emocję, gdy myślę o Bitcoinie, a nie mam jej, gdy myślę o akcjach. No i już, w związku z czym zaakceptowałem, że tam, gdzie nie ma hell yeah, to powinno być nie. I już. Tak samo uważam, że nie powinno się tworzyć relacji, takich związków, nie? Czyli no, przypatoczył ci się chłopak. No jest. No, żeby już nie być samemu, to niech będzie on. Znam taki przypadek. Mam koleżankę taką, może już nie będę mówić z jakiej sytuacji, bo
bo jeszcze by wyszło kto. W każdym razie znam taką osobę, która ma męża na zasadzie, że dosłownie się napatoczył. Ona stwierdziła, że dla niej w ogóle temat związków nie jest specjalnie istotny w życiu, no a ten akurat przyszedł i jest miły, to już może z nim wziąć ślub. Ona by nie chciała, ale, no ale jemu tam zależy, że ślub, że tam długofalowo i tak dalej. Dzieci w ogóle nie chciała mieć, ale jemu też zależało, więc teraz mają dziecko. Dla mnie to jest hardcore w ogóle, jak tak można żyć? Takie ważne rzeczy podejmować na zasadzie, no dobra, niech już będzie. Nie wiem, ja chciałem powiedzieć podziwiam, ale to nieprawda, więc wręcz przeciwnie, nie zazdraszczam. No ale każdy żyje po swojemu i niech sobie tam każdy wybiera. Natomiast ja bym tak na pewno nie wybrał. Więc wydaje mi się, że ta zasada albo bardzo tak, a jak nie, to nie. Czyli żadnych tam kompromisów, że może, że zastanowię się i tak dalej. Nie ma sensu. To samo ze sportem, tak? Albo coś cię zacznie kręcić. Oczywiście sport nie kręci od razu, tak? Bo jak dziś zaczniesz biegać, to wiadomo, że to pierwsze bieganie to będzie trauma. Musi tak być. Dopiero w trzecim tygodniu to zacznie być fajne. Ale jeśli biegasz od 3 miesięcy, to dalej nie jest fajne, to może warto poszukać czegoś, co fajne będzie. Na przykład dla mnie pływanie nigdy nie zostało fajne. Nigdy nie miałem tej emocji, że wow, basen, normalnie ludzie, nie mogę się doczekać, basen. Nie, raczej mam myśl, o matko, basen. Trzeba iść na basen. No i tyle. I w końcu po latach, na starość, zaakceptowałem, dobra wieczorku, a czemu sobie po prostu nie powiesz sam przed sobą, przed lustrem, a ty masz prawo nie lubić basenu i masz prawo nie iść na basen. Wow, genialne, ale normalnie takie trudne, nie? Ale bardzo często tak właśnie w życiu robimy. Także startuj z wizją końca, czyli zastanów się, o co ci w ogóle chodzi w jakimś projekcie, po co ty w niego wchodzisz. Jeżeli kolega ci powiedział, że Bitcoin jest super i ładujesz tam 50 tysięcy złotych, to pytanie po co? Jakie jest twoje why? Po co to dokładnie robisz? Czy wiesz, jaki ma być efekt? Ile chcesz zarobić? W którym momencie chcesz wyjść? Czy jak to spadnie o połowę, to sprzedasz w panice? Czy wytrzymasz? I tak dalej. Czyli czy ty masz tę wizję końca, czy to było na zasadzie, no kolega przy piwie powiedział, że warto, to wchodzimy. Bo wtedy tak naprawdę stajemy się znowu reaktywni. Tak? Czyli reagujemy na sytuację, tu podejmujemy chaotyczne decyzje. Jakie jest twoje why? Tu przyda się książka Simona Sineka Start with Why, czy zacznij od dlaczego w polskiej wersji. Czyli zastanawianie się zawsze, po co ty to robisz? Co ty masz z tego konkretnego projektu? Co ci to da? Pieniądze? Jeśli tak, to jakie? Relacje? Jeśli tak, to jakie? Pomysły? Jeśli tak, to jakie, po co, dlaczego? Umiejętności? Jakie i tak dalej? Co ci to zabierze również? Czy jesteś ten koszt w stanie ponieść? Bo każdy plus wiąże się z minusem, tak? Czyli zawsze każdy zysk to też koszt jakiś. Czy jesteś w stanie ten koszt ponieść? Czy potrzebujesz teraz 14 biznesu? I tyle. Także zaczynając od dlaczego, wiemy, co chcemy robić bardziej. Jasne, czasem w ogóle potrzebujemy przetestować parę rzeczy, sprawdzić, nie wiemy, co nam się spodoba, tak? Ktoś szuka swojego rozwiązania w sporcie, tak? Przećwiczył 4 rzeczy, dalej nie znalazł swojego hell yeah. Więc musi szukać dalej, musi przetrenować parę kolejnych dyscyplin, aż w końcu znajdzie to. Ale chodzi o to właśnie, żeby nie wybierać półśrodków. Że dobra, nienawidzę siłowni, ale już zostanę z tą siłownią, żeby było. No nie, bo to i tak na dłuższą metę nie zadziała. Tak jak pisze Maciej Wieczorek w książce Nawyki 2.0, nawyki się 100 razy łatwiej wprowadza, jeśli one się będą opierać na te elementy, które lubisz. A w każdej dziedzinie życia, w sporcie, w związkach, w biznesie, jest tyle możliwości, że zawsze w końcu znajdziesz tę możliwość, którą lubisz. I wtedy będzie wprowadzanie nawyku 100 razy łatwiejsze. No to po co inaczej? Po co się zmuszać, przymuszać i tak dalej? Także pierwsze pytanie, ćwiczenie. Czy znasz swoje why? I weź kartkę, proszę, i długopis i wypisz twoje why. Jakie jest twoje why? Czyli po co ty robisz to, co robisz? Ile chcesz mieć pieniędzy? Co cię bawi w biznesie albo w pracy? Nawet jak będziesz zmieniać biznes albo pracę, to musisz wiedzieć po co. Czego ty szukasz? Czy większych pieniędzy tylko? A jeśli tak, to jakich konkretnie? Czy większego doświadczenia, czy międzynarodowego biznesu i tak dalej. I już. I to jest bardzo ważna sprawa, tylko to trzeba wypisać.
związki, zdrowie, jakie jest konkretnie twoje why. I tutaj to jest, chodzi o to, żeby to było twoje, mówię dla tych osób, które wstydzą się swojego why. Pamiętaj, że to ćwiczenie i ta kartka będzie tylko na twoim widoku. Nikt ci w tym nie będzie grzebać, więc pisz uczciwie. Nie wstydź się, że twoim na przykład jedynym why w sporcie i w zdrowym odżywianiu nie jest zdrowie, tylko fajny wygląd, bo chcesz, żeby płeć przeciwna na ciebie leciała. Albo nawet ta sama, jak tam chcesz. No, chodzi o to, żeby się nie wstydzić tego, tak? Bo jeżeli ty sobie będziesz wmawiać why innych osób, czyli wszyscy mówią, że zdrowie jest ważne, a ty tego nie czujesz, bo masz 20 lat i nie czujesz się zagrożony, a ja nie znam osoby, która w wieku 20 lat, poza tym, którym już się coś dzieje ze zdrowiem, ale wszystkie inne nie czują się zagrożone. I naprawdę wizja śmierci, raki i sraki, to na nich nie działa. Tam se tłumaczyć, że chcę dbać o zdrowie, bo tamto, nie działa. U mnie nie działało. Żarłem czwartego kebaba i wcale nie myślałem, że jutro umrę, bo wiedziałem, że jutro nie umrę, bo organizm ludzki, niestety, na przykład w książce Antyrak dowiedziałem się, że nowotwór się tworzy od 1 do 40 lat. Więc może w wieku 20 lat już ciężko pracowałem na swojego przyszłego raka. Ale nawet wtedy on jeszcze nie nadchodził. I kto wie, może jutro zapłacę za tego kebaba. Oczywiście mam nadzieję, że nie. I dziś już robię rzeczy, które mogłyby ten proces opóźnić albo wręcz zatrzymać i odwrócić. Staram się bardzo. Bo dziś już trochę bardziej czuję widmo, że za rogiem może coś się święcić. Więc jeżeli masz taką sytuację, że to zdrowie cię nie motywuje, ale motywuje cię spojrzenie kobiet, które zobaczą twój kaloryfer na plaży i spojrzą i będą tak patrzeć. Dobrze, niech tak będzie, to jesteś ty, twoja osobowość i nikt nie ma nic do tego. Niech cię motywują twoje rzeczy, bo skoro tak jest, to motywuj się nimi właśnie, bo to działa i tylko to w dodatku będzie działać. Zamiast przyjmować jakieś społeczne wzorce, które i tak zadziałać nie mogą. Także ćwiczenie pierwsze, wypisz swoje why w różnych dziedzinach. Ćwiczenie drugie, wypisz swoje role. Jakie masz role w życiu? Syn, ojciec, może matka, brat, mąż, żona, tak? Przedsiębiorca, wspólnik, dostarczyciel usług. Wypisz te wszystkie role, które pełnisz w życiu, a następnie cele w tych rolach. W każdej z tych ról chcesz osiągnąć jakieś cele. Więc wypisz sobie z podziałem właśnie na te role, te cele, ponieważ bardzo łatwo jest pominąć niektóre role, tak? Czyli ktoś, standard to jest, że ktoś wypisuje sobie role tylko biznesowe, tak? Czyli cele noworoczne, ile chce zarabiać, jakie chce mieć auto, ile chce zainwestować w nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. A pytanie, jakim chcesz być ojcem, co chcesz zrobić w wychowaniu swoich dzieci? Czy masz taki cel? No nie, bo to dziwne jest planować życie prywatne. Nie, wręcz się powinno. Jeżeli planujemy biznes, bo uznajemy, że to jest ważne, to tym bardziej powinniśmy zaplanować rodzinę. Tak? Czyli rozpisać sobie, co konkretnie chcesz zrobić ze swoimi dziećmi. Na przykład, że chcesz raz w tygodniu usiąść z nimi i wytłumaczyć im zagadnienia finansowe. Albo, że chcesz raz w tygodniu zagrać z nimi w grę planszową. Albo, że chcesz raz w tygodniu usiąść z nimi na 3 godziny i nikt wtedy nie ma żadnego sprzętu elektronicznego. Od komórek po telewizory. To trzeba rozpisać, bo to się samo nie wydarzy. Albo bardzo losowo, chaotycznie się będzie wydarzać, na pewno nie w odpowiedniej konfiguracji. Więc warto o tym wiedzieć i dlatego wypisz te cele dla różnych ról. No i co jeszcze? Twoja osobista misja, konstytucja osobista, jak to nazywa Covey, to warto sobie też napisać. Wiemy, że firmy mniejsze, małe, średnie, duże mają swoją misję. Czyli, że zazwyczaj piszą, jaki problem chcą w świecie rozwiązywać. A co by było, gdybyś ty też miał swoją misję życiową? To jest bardzo ważne. Jak przeczytasz książkę Viktora Frankla, The Man's Search for Meaning, czyli chyba w polskiej wersji W poszukiwaniu sensu, to jest człowiek, który był w obozie w Oświęcimiu. Stracił przed tym praktycznie całą swoją rodzinę i jako jeden z nielicznych ten obóz przeżył. I on uważa, że przeżył tylko dlatego, że znalazł swój cel w życiu, a ci, którzy go nie znajdowali, umierali bardzo szybko. I wydaje się to mieć sens, tak? Czyli pewnie zauważasz w swoim życiu też takie okresy, że czułeś, że nic nie ma sensu, że wszystko jest chaotyczne i nam się przydarza. I wtedy aż nie chciało się żyć. I były też takie okresy, że wiedziałeś, po co coś robisz.
że czułeś coś większego. Nie tylko zrobię se hajsy już, tylko że to coś daje większego, fajnego. I wtedy się aż chciało żyć. Tak to po prostu działa. I dlatego też Covey, nie tylko on zresztą, zachęca, żeby stworzyć swoją osobistą konstytucję. Po co ja żyję? Co ja chcę zmienić w świecie? Nawet na małą skalę. I dlatego też mi się tak przyjemnie robi ten biznes. Że mimo, że to jest mega wyczerpujące, bo ja na co dzień jestem mrukiem, który praktycznie nic nie gada. Gdybym nie prowadził programu, to pewnie wypowiadałbym 200 słów w miesiącu. Więc jest to dla mnie bardzo wyczerpujące energetycznie, ale mam swoją misję życiową. Zmieniać świat w małym zakresie, ale w takim, żeby ludzie mieli więcej spokoju, żeby unikali oszustw bankowych w postaci kredytów, najmów terminowych i innych bzdur, które wyglądają na pierwszy rzut oka fajnie, a na drugi prowadzą do problemów. Dziś, jak mało kiedy, wielu ludzi tego doświadcza. Jak są stopy procentowe, inflacja i to wszystko się kumuluje, bo dopiero, jak to Warren Buffett mówi, dopiero jak przychodzi odpływ, to widać, kto pływał nago. Więc ja chcę ubierać ludzi w mądrość finansową. To jest misja życiowa i im bardziej ją czuję, jak przychodzą te maile, normalnie ich nie sprawdzam, ale czasem zespół mi je przekazuje, gdzie ktoś wysyła pociętą kartę kredytową, to wtedy ja mówię, wiem po co to robię. To jest fajne. A dostałem nawet jedną wiadomość kiedyś od człowieka, który powiedział, że jak zaczęła się pandemia i biznes mu szlak trafił przez decyzję polityków, to on poszedł do sklepu i kupił sznur. I to nie była metafora. On naprawdę poszedł i kupił sznur, żeby się powiesić. Ale jeszcze tak się złożyło, że ja wtedy miałem jakiś nowy odcinek. On go wysłuchał i stwierdził, dobra, odpuszczam sobie to i po prostu trzeba rozwiązywać swoje problemy, jakkolwiek by one nie były ciężkie. I czytam takiego maila i wow. Może oczywiście, gdyby nie mój odcinek, to on i tak by z tym sznurem w ręku stwierdził, nie, jednak tego nie robię moim bliskim, bo to jest wielka krzywda dla innych, dla najbliższych. To nas też powinno hamować przed takimi hardkorowymi decyzjami. Więc może to faktycznie, może nie, ale nawet jeśli w jakim stopniu on ocenił, że mój odcinek mu pomógł podjąć rozsądną decyzję, to ja się mega, mega cieszę. I to jest moja misja życiowa. Znam się na życiu bardzo mało, ale w tym, na czym się, w tej wąskiej dziedzinie, na której się znam, czyli jak rozkminiłem, że życie bez kredytów jest po prostu lepsze, jest spokojniejsze, jest fajniejsze. Czasem omija mnie jakiś szybki sukces, prawdopodobnie, ale w tym samym czasie na 100% omija mnie 10 szybkich porażek i lepiej mi się żyje w domu, łatwiej mi się wychowuje dzieci, bo nie jestem wkurzony, zestresowany, że nie będzie z czego rachunków popłacić, kredytu, rat i tak dalej. To wiem, że po prostu innym też będzie lepiej z tym. No i tyle. Mała dziedzina, ale zmiana życia w tej dziedzinie. Jak również mam drugą małą dziedzinę, czyli języki obce, bo jako maniak językowy wiem, że z tysiącami naszych klientów w Instytucie Lingwistyki, którzy odnaleźli dzięki temu swoją pasję do języków i się ich skutecznie uczą, to oni później będą mieć też lepsze życie. Bo znajomość języków to nie jest tylko fajna rzecz, którą można zaszpanować przed rodziną i znajomymi, ale też coś, co realnie zmienia życie finansowe. Bo im bardziej znasz języki, tym więcej zarabiasz. Bo możesz mieć lepszą pracę albo lepszy, bardziej międzynarodowy biznes. I tyle. Więc moje dwie wąskie dziedziny, ale które są moją misją życiową, można się bawić. Pytanie brzmi, jaka jest twoja misja życiowa, twoja konstytucja? Ja w swojej konstytucji mam zapisane, że robię biznes zawsze etycznie. Zawsze szukam rozwiązania win-win, do którego jeszcze wrócimy. Zawsze działam na korzyść innych ludzi, a nie tylko na swoją. I że gdyby była możliwość zarobienia szybkich hajsów, ale w sposób nieetyczny lub nie wprowadzający wartości, to nie chcę. I już. Także tak to działa, czyli wypisz sobie twoją osobistą misję. To są trzy ćwiczenia na drugi nawyk skutecznego działania. Idziemy dalej. Punkt trzeci, nawyk trzeci. Daj pierwszeństwo rzeczom ważnym. Czy to jest nawyk zahaczający o to poprzednie, tak? Bo to, że jesteśmy, mamy plan, wiemy po coś, coś robimy, to teraz chodzi o to, żebyśmy się trzymali priorytetów każdego dnia. Stephen Covey daje tutaj tak zwaną matrycę Eisenhowera, czyli że możesz sobie zrobić taki kwadrat, podzielić go na rzeczy ważne, nieważne oraz pilne i niepilne. I rzeczy ważne i pilne powinieneś robić szybko, ale najlepiej zlecając je, po to, żeby pożary w twojej firmie nie dotyczyły ciebie. Mówię akurat w kontekście biznesowym, ale łatwo sobie to przerzucić też na inne. Rzeczy ważne, ale niepilne, to są zazwyczaj rzeczy kluczowe dla twojej firmy,
Czyli to jeszcze nie jest pożar, a jest to ważne. Tym się powinieneś zająć ty, być może podjąć jakieś ważne decyzje i już. Później mamy rzeczy, które są nieważne, ale są pilne. Na przykład wystawianie faktur. No jak nie wystawisz faktur, świat się nie zawali, firma ci nie rypnie i tak dalej. Więc to nie jest jakieś turbo ważne, ale jest pilne, tak? Jest termin urzędowy i tak dalej. Więc to tym bardziej. A niektóre z tych rzeczy da się skasować, inne trzeba zlecić. No i są jeszcze rzeczy niepilne i nieważne. Pytanie brzmi, po co one w ogóle są w życiu? Być może warto je w ogóle skasować. I warto z tą matrycą podchodzić do swojej listy zadań codziennie. Ja to mam z automatu, tak? Patrzę na swoją listę zadań i zastanawiam się, do której części kwadratu bym to wrzucił. Patrzę na jakieś zadanie, dobra, co to jest? Ważne, pilne, ważne, niepilne, ważne, nieważne i niepilne i tak dalej. I co z tym zrobić? Zlecić? Skasować w ogóle z listy zadań? Zapomnieć? Albo zrobić teraz? I tak dalej? Zautomatyzować być może? Coś z tym trzeba zrobić. Warto. I to jest pierwsze twoje ćwiczenie. Przejrzyj swoją listę zadań przez pryzmat tego kwadratu Eisenhowera. Zastanów się, gdzie te wszystkie zadania są. Dlatego wcześniej robiliśmy własną konstytucję twoją osobistą. Zastanawialiśmy się, jakie jest twoje why. Po co ty coś robisz? Co ty chcesz od życia osiągnąć? Bo potem na naszą listę zadań patrzy się w łatwy sposób, tak? Bo od razu wiesz, dobra, to mi się z niczym nie zgadza. To mi nie pasuje do osobistej konstytucji. To mi nie pasuje do mojego długofalowego why. Inwestycja w plantację bambusa w Meksyku. Do niczego mi to nie pasuje, tak? Po co mi to, co mi to ma dać? Bez sensu, nie chcę. Dziękuję. I już. A tutaj masz konkrety. Także to działa, jest fajne i... No i tyle. I dlatego to jest też ważne, że wtedy wiesz, które rzeczy są właśnie ważne, dlatego że ludzie sukcesu przecież robią też rzeczy, które dla nich są nieprzyjemne. Na przykład dla mnie to nagrywanie jest przyjemne po. Jak już skończę, usiądę w tym samochodzie, jadąc z powrotem gdzieś do biura na przykład, sobie powiem, dobra robota wieczorku, fajny materiał. Ale w trakcie tona energii, bo chcę się jak najlepiej wysłowić, tak, żebyście zrozumieli, o co mi w ogóle chodzi, żeby to z jednej strony było motywujące, z drugiej strony, mimo że musi to być długie, bo to musi być mega merytoryczne, bo to musi być konkretna edukacja. To nie może być po łebkach 10 minut filmik, po którym nikt nic nie zmieni. To musi być konkret, który ktoś słucha sobie w drodze, jadąc albo tirem w pracy, albo jadąc do pracy swoją osobówką i tak dalej, i żeby ktoś miał taki moment, aha, dobra, to zrobię, to zmienię. Więc dużo energii, ale wiem, że to działa. Ludzie to oglądają, chcą, wprowadza to zmiany w ich życiu, potem piszą maile, ma to wyświetlenia i tak dalej. Wszystkim się to po prostu opłaca, więc tak się po prostu działa, że czasem są takie elementy, które wymagają od ciebie dużo energii i my lubimy je zapchać i opóźnić z zadaniami, które w ogóle nie są ważne, często nawet nie są pilne, a nawet jak są pilne, to nie są ważne. I wtedy tak mówisz, odpiszę na maile albo wejdę na Face'a, odpiszę klientom. Ale ci klienci by poczekali 2 godziny. Jak ty za ten czas zrobiłbyś coś ważniejszego, a tamto na przykład byś w ogóle zlecił, więc nawet nie będą musieli na ciebie czekać. Rzeczy najtrudniejsze zazwyczaj są tymi najważniejszymi też, dlatego tak łatwo się je odsuwa w czasie. Także tyle. Więc często są to zadania ucieczki. Część zadań na twojej liście to są zadania ucieczki. One są zadaniami, które nie są istotne, ale świetnie powodują, że możesz się czymś zająć, żeby nie robić tych rzeczy najtrudniejszych i najważniejszych. Tak to działa. Czyli zadanie pierwsze w tym nawyku. To jest spisz listę zadań, jeśli jeszcze nie masz z jakiegoś powodu. A następnie przy każdym zadaniu napisz literki. Na przykład nieważne, czyli NW i niepilne, NP. Albo ważne i pilne, WP. I tak dalej. Jakie magiczne skróty tu powstają, tak? Po to, żeby wiedzieć, co trzeba zlecić, co trzeba zrobić, a co w ogóle z tej listy skasować. Następnie, drugie zadanie, po to, żeby świetnie ci ten nawyk wchodził, czyli daj pierwszeństwo rzeczom ważnym, to jest zadanie robienie ligi. Bo bardzo często sam sobie zadawałem pytania, a potem jak zacząłem pracować z ludźmi, to oni mi to pytanie zadawali. Maćku, drogi Maćku, ale skąd ja mam wiedzieć, które zadania są najważniejsze? Na przykład jest taka taktyka, o której piszę choćby w 48-godzinnej dobie, czyli MIT, czyli Most Important Tasks. Robienie rzeczy, 3 najważniejszych rzeczy, od nich rozpoczynanie dnia i jeśli zostanie ci czas, to dopiero przechodzisz do kolejnych zadań.
Dlatego, że trzy najważniejsze rzeczy zazwyczaj są to też te najtrudniejsze, najbardziej wymagające, więc łatwo się spycha na dół listy, potem coś się wydarza, że nie mamy czasu ich zrobić już, bo coś nieprzewidzianego i tak dalej. Więc warto zaczynać każdy dzień od trzech najważniejszych zadań. Ale wtedy pojawia się pytanie, ale które są najważniejsze? I rozwiązanie jest takie, zauważyłem, że zawsze działa, że jak masz listę 15 zadań, wytypowanie trzech, tak po prostu, patrzę na te 15, wybieram trzy najważniejsze, to jest hardcore, to jest nie do zrobienia. Ale jak zrobisz im ligę, czyli biorę zadanie pierwsze na liście i czwarte i porównuję tylko te dwa, zawsze dwa i nigdy więcej, nie trzy, nie siedem, zawsze dwa naraz porównuję i zastanawiam się, które z tych dwóch jest ważniejsze, to wtedy nagle, dobra, to zadanie jest ważniejsze, to jest oczywiste. Jakbym mógł zrobić tylko jedno z tych dwóch, to które? Dobra, to jest ważniejsze dla mojej firmy, albo życia, albo zdrowia, albo coś tam. I w ten sposób, robiąc tę ligę, porównując każdego z każdym, bo tak działa liga w futbolu albo w innych dziedzinach, że każdy gra z każdym, to porównując tutaj każde zadanie z każdym innym, bardzo łatwo dojdziesz do tego, które są najważniejsze. No i już, świetna rzecz, więc twoje ćwiczenie w tym nawyku skutecznego działania to jest zrób ligę twoim zadaniom, porównaj każde z każdym i zobaczysz, jak to działa. I jeszcze jest tylko takie fajne przemyślenie Covey'a, takie życiowe, bądź efektywny z rzeczami, a afektywny z ludźmi, a nie odwrotnie. Chodzi o to, że jeżeli masz listę zadań i tak dalej, bądź mega efektywny. Nie rozczulaj się nad tym, nie smęć nad tym, nie dodawaj do tego zbędnych emocji. Za robotę się bierz, człowieniu, hajsy trzeba robić. Natomiast jeżeli mówimy o ludziach, to tam ta efektywność nie powinna działać. Czyli jak masz książkę 48-godzinna doba, która ci daje ponad 100 technik zarządzania sobą w czasie, jak robić rzeczy skuteczniej, to nie chodzi o to, żeby stosować te wszystkie techniki do żony. Dobra, kochanie, rozbieraj się, bo mam tylko limit, zasada Parkinsona. Wszystko zajmuje tyle czasu, ile sobie na to wytypujemy, czyli jak damy sobie na coś godzinę, to będziemy to robić godzinę. Jak damy sobie kwadrans, to zmieścimy się w kwadransie. Więc żono, rozbiera się szybko, bo daje sobie na to kwadrans, żeby nie spędzać na tym za dużo czasu. No nie, nie. I Covey również to zauważa, tak? Bądź afektywny, czyli emocjonalny z ludźmi. Jak spędzasz czas z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, chrzanić wszystkie zasady. Produktywność nieważna. Idziecie na piwo? Trudno. Znaczy, trudno. Łatwo. Pijcie, bawcie się. Nieważny czas i tak dalej. Ile to godzin będzie trwało? Nie. W tym czasie nie musisz być afektywny. Idąc do kibla na siku po trzecim piwie, nie musisz w tym kiblu przez te 4 minuty jeszcze wejść na WhatsAppa i Signala i zlecić 4 zadań. I nie musisz, bo to jest twój czas z ludźmi. Bądź wtedy afektywny, emocjonalny, spędzaj miło czas. A jak jesteś w robocie, że tak powiem, robisz rzeczy, które mają być efektywne, to wtedy nie ma smęcenia, że teraz godzinę zastanowisz się nad twoją duszą i głębszymi rzeczami i tak dalej. Jeszcze będziesz tutaj kawusia z kolegą z pracy. Nie, wtedy jest robota, efektywność, turbo, skuteczność, działanie. Tak to działa, to jest fajny wniosek. I tyle. Czyli podsumowując, daj pierwszeństwo rzeczom ważnym i to się robi dwoma ćwiczeniami, które dla Ciebie mam, czyli spisz listę zadań swoją i do każdej dopisz, w którym są kwadracie Eisenhowera. I druga rzecz, zrób ligę wszystkim zadaniom, żeby wytypować, które z nich są tymi trzema najważniejszymi. Okej, to tyle na dzisiaj. Przerobiliśmy trzy pierwsze nawyki skutecznego działania, te, które wiążą się z zyskiwaniem większej niezależności w życiu, tak? Bo jeżeli jesteś osobą zależną, to jest najgorsze miejsce, w którym można być. Trzeba zbudować sobie więcej niezależności po to, żeby radzić sobie po prostu w życiu lepiej, czyli być bardziej proaktywną osobą, startować z wizją końca i jednocześnie wiedzieć, co, jak to mówią, first things first, czyli robić najważniejsze rzeczy, a resztę ignorować, albo zlecać, albo kasować i tak dalej. W kolejnym odcinku poruszymy kolejne cztery nawyki, z których trzy dotyczą interdependencji tak zwanej, czyli międzyzależności, czyli tak naprawdę będziemy ćwiczyć to, jak lepiej sobie radzić we współpracy z innymi ludźmi, jak lepiej budować
biznes w spółce, jak lepiej tworzyć związek również, no bo to są podobne zasady, które zmieniają nasz paradygmat. Czyli dzisiaj było bardziej o tym, co ty konkretnie w swoim życiu potrzebujesz zmienić, żeby zwiększyć szansę sukcesu, a w kolejnym pogadamy o tym, o tych nawykach związanych stricte z naszym układem, z budowaniem naszych układów z innymi ludźmi, po to, żeby było skutecznie. Więc już teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinka Biznesu 2.0, który będzie za 2 tygodnie, 4.20 na tym właśnie kanale, a w tak zwanym międzyczasie zapraszam Cię również na wydawnictwo ekspertia.com.pl po choćby książki Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli lub 48 godzin na dobę. Zapraszam Cię również na instytutlingwistyki.pl, jeśli uczysz się języków obcych, lub na sekretyspółek.pl, jeśli chcesz zaoszczędzić na podatkach poprzez prowadzenie spółki ZOO. To tyle na dzisiaj. Do następnego. Cześć!